No dobrze, kontynuujmy tutaj zwiedzanie. Tu jeszcze chyba parę rzeczy zostało. Eliksir. Kurde, żadnych terminali do poczytania, no. Tutaj szabrowników, a dalej tyle sprzętu się wala po mieszkaniach, co? Jakie troszeczkę dziwne. Temat sprzedający. Może byśmy tak śmieci jakieś sprzedali? O. Od razu trochę lżej. Co tu najwięcej waży? Mięso kanida, podstawowy to masz 25, sprzedaj. Osobowości, to jest jakieś takie z atrybutami, to kurde, może lepiej sobie pozostawiać. To będzie potrzeba i będzie problem. Dobrze, amunicja nic nie waży przynajmniej. Ciekawego nie mają tak naprawdę. Tak. Kosmolub. Ten klimacik tutaj jest po prostu zajebisty, nie? I paranoi. No dobra, a tak w ogóle to zanim zrobimy może główne zadanie, to może zobaczmy te jakieś poboczne. Miłość to plan, plan to śmierć. Oddaj piersiówkę Leonorze. Gdzie to musielibyśmy się udać do Leonory? Tutaj. To skaczemy. Szybka podróż. A nie w ogóle, że tutaj coś takiego jest. Nie trzeba... wszędzie samemu chodzić. Hopefully following in Lucky's footsteps doesn't result in us sharing his fate. You think this place we're headed will tell us more about Gorgon? I wonder what they got up to here. Dobra, gdzie ona tu była? Pszczurzana ora. To zdecydowanie wygląda jak pszczurzana ora. Szalik ma? To też? Kurde. Ciekawe, czy ja też mam taki szal. Na pinterkę gdzieś tak.
Siemano. You find anything out there, you let me know. I'm ready to get off this rock. Spoko, spoko. Znalazłem piersióweczkę. That's it, all right. Law. Still smells like his whiskey, his cigarettes, and that awful cologne he bathed in every morning. Here. I saved up for this, just in case I needed to go... Medal honoru. No. Truth be told, I'm glad I never had to use it. You didn't happen to find anything else out there, did you? Na nic więcej. Znalazłem jego dziennik. Postradał zmysły po wykładzie i stał się maruderem. Nigdy się nie wiem, co się stało z Jeromem. Przykro mi. Znalazłem Jeroma. Wygląda na to, że odszedł w pokoju. Nie widziałem twojego męża, że udało mu się uciec. Nieistotnie znalazłem go, że wygląda to przeszło. Powinna myśleć o przyszłości. A kurde. No nie wiem. Wolimy jej prawdę? A co tam? Bądźmy szczerzy. A marauder. You're telling me he's been alive all this time. Don't tell me that's the end of it. Was there anything else? Napadli mnie maruderzy, nie miałem wyjścia, musiałem się bronić. Naprawdę nie wiadomo, gdzie może się teraz podziewać. Ważne jest tylko to, że chciałaś dla niego lepiej i codziennie stykam się marudorami, albo oni, albo ja. Zabierę marudorów w pobliżu twojego dawnego mieszkania. Prawdopodobnie był wśród nich. Ważne jest tylko to, że chciałaś dla niego najlepiej. Może tutaj spróbujemy? You're right. Wherever Jerome is, he's gone. Marauders are just echoes of who they were. Full of hurt and anger. No ba. Jerome got me out of Corgan. I can honor his memory by staying out. Time to hit the dusty trail. Be seeing you, stranger. No ba. Tego właśnie chciał, żeby żyła własnym życiem. I think he did the right thing, Captain, but I hope she doesn't try to go after him. It was a harsh truth, Captain, but a necessary one for her to hear. No ba. Takie było założenie. Okej, spadamy stąd. Chyba. To raczej nic więcej nie miałem, co? Elektryzujący romans. Odzyskaj fonografy. Rozmowy niebieszczyków. Spróbujemy może to? No to w sumie dowiedzieć się, że ktoś został jakimś tam dosłownie zombie. Nic przyjemnego, nie? Zastanawiam się, jak to jest z zatwierdzaniem takich zadań, nie? Na przykład, wiecie, ktoś wymyśli jakieś takie zadanie, podrzuci pomysł, czy to jest jakoś tak przez wszystkich analizowane, czy to jakaś dyskusja jest, czy po prostu wrzucają jak popadnie? Tutaj elektryzujący romans. Tam się na razie nie dostanę. Jeszcze nie byłem. Tutaj może na razie się wstrzymamy, zobaczymy i to następne rozmowy niebieszczyków, właściwie rozmowa niebieszczyków. Tutaj mam. Tutaj. Dobra, górna elewacja. Mam nadzieję, że idę dobrze, chociaż to gdzieś tam na górze, czy coś w tym stylu. A jak? Gdzieś tam wyżej trzeba się dostać. A, to co próbowałem tutaj po rurze wskoczyć i się nie dało. A, teraz to w ogóle. Au, au, au. No właśnie. Według mnie to lama? Nie wiem, co? Jeszcze raz. W takim wypadku niestety. Dobra.
Musi się tutaj dać jakoś wejść. No nie ma innego wyjścia. No trzeba gdzieś spróbować. Poruszać się nie da. Chodzenie przy niej grozi śmiercią. Nie wiem, o co chodziło z tymi lamami. Tam chyba ktoś stoi i sobie gada. Też trzeba by to sprawdzić. Kurde, jak tu dojść? No tu górą to się zdecydowanie nie da. Spróbuję to okrążyć, może tutaj gdzieś tymi przejściami jednak jest możliwość dostania się tam na górę. Dobra, dobra. Tylko sprawdzałem, czy dało się przejść. Spokojnie, nie panikujcie. No dobra, i tutaj. Tylko tutaj, gdzie by to miało być? No i nie. To nie tędy. Drny pszczury. No ale i nie tędy. Kurde, jak tam leźć? Coś przygapiłem, czy jak? Odkryto nowe miejsce. Rozbity holownik. Może tym mostem? Wszędzie ciała się walają. Wszędzie, wszędzie. Coś mu nogi upierniczyło. Nie, no to wracam z powrotem. No kurde. Przeskoczę, bo mnie blokuje. Ha. Ale trafiłem, no. Nie go licho. Wejść. Będą oni tam wchodzili. Chyba było zablokowane czy coś w tym stylu. Zaryglowane, tak? I też nie widać możliwości, żeby to się jakoś dostać. Jakieś windy?
Przenieść go skały i skały. Aha, coś tu przylazł z powrotem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dalej nie widzę możliwości tam wejścia. Chyba, że... I ain't think we're welcome here, Captain. It's almost like they're trying to send a message. Don't you think? No i dotarłem. Trochę się namaziłem, ale dotarłem. Research outposts we're looking for? Wow, get a load of this view. No i jest wskazówka dotycząca terminalu. Niesamowite przygody Archibalda, super tępiciela oraz plaga modli człeków, numer 1 z 4. Kultowy komiks poświęcony postaci super tępiciela, wycofany z rynku po krótkiej serii 4 numerów. Na grzbiecie zeszytu ktoś napisał długopisem słowo wchodź. W inauguracyjnym numerze świeżo upieczony bohater Archibald Excelsior zostaje wysłany do unoszących się wśród chmur miast Olimpu, by położyć krecz plazę krwiożerczych modliczłeków, planujących przejąć władzę nad podniebną krainą. Wódz modliczłeków wrzuca do boju przeciwko Excelsiorowi swój prawy szpon słynnego wrzecionowego rycerza Sisaka Safarasa. Excelsior i jego nieodłączny PS są o krok od pokonania poważnego przeciwnika. Archibaldowi w oko wpada Izabela Femme Fatale, tańcząca królewna wodza modliczłeków. Czy nasz wąsaty bohater przetrwa starcie z wrzecionowym rycerzem i miłością? Jest drugi. Dysk Eustasa Kima, Maurice. Pogodziłem się już z tym wysypiskiem chemicznych odpadów. To jest chyba moje miejsce wśród śmieci i mentów. Powierzchnia to dla mnie odległa kraina. Tak odległa jak chłód gwiazd, odległa jak ty i reszta ekipy. Jak się masz, Maurice? Otoczony blaskiem chwały? Czy w ogóle wspominasz mnie zagubionego w mroku, gdy na ciebie i twój wspaniały teleskop spada ciężar korony? Czy ktokolwiek o mnie pamięta? Moje odosobnienie zrodziło plony. Propan, butan, etan. Poskromione gazy wypełniają moje sny. Przemieszczają się i zmieniają postać, prężają się i rozprężają. Raz postać gazowa, raz ciekła, potem znów gazowa. Zdradziły mi tajemnicę swojej metamorfozy, a ja je zamknąłem i szczelnie zakorkowałem. Maurice, wyjdź z cienia zakładu produkcyjnego i zejdź do wąwozu. To też poznasz ich sekrety. Skończmy tę paczkę, żebym mógł się wreszcie wznieść na wyżyny. VAPS Eustaus. Okej. I człowiek nachodzi i niewiele znajdzie. Lekki keramicz trumowy Mark III, okej. Okay. Mamy nagranie jakieś. Marauder. People talk about them as if they've transformed, like they've mutated.
I see it in the Aetherwave broadcasts, read it in the papers. But beneath their masks, they're only people. Dangerous people with a terrible illness, but people still. When we call a man a marauder, have we given up on him? How do we know when he's become one? How can you decide to give up on someone? Have I given up on Harvey? Who does this suffering serve, I wonder? Spacer's choice? We call them marauders, like they have some kind of group identity. They don't. The name was coined in Edgewater, I think. One of the towns first hit by the Adrenatime crisis. A lonely Spacer's Choice outpost on the edge of a barren sea. A prime place for the company to test a disastrous new product. When the town started fraying at the edges, hardly anyone else in the colony noticed. Just like Lucien planned. I read the reports. Every missing person. Every unexpected death. A town already teetering on the edge, and Adrenatime shoved it off a cliff. O, no to już się dowiedzieliśmy, dlaczego tak naprawdę to miasteczko tam upadło. Bo tam prowadzili eksperymenty z drenaczasem. Spoko. Że żaden z nich nie skomentuje, skoro tam mieszkało. No dobra, tu by było chyba wszystko. A teraz przydałoby się, gdzie tutaj jeszcze się przejść. W sumie tutaj czy tutaj nie ma jakiegoś większego znaczenia. Gdzie byśmy nie poszli, to jest kawałek do przejścia. Nie panikujcie, to tylko mina. Co to dla nich, nie? A żeby nie zawalić, tam dałem się przejść, bo tam właśnie ktoś coś gdzieś gadał. Gadał. Więcej tych punktów by się przydało, do których można się przemieścić od razu. Zastanawiam się, dlaczego to jest zaryglowane. Co, jak to w ogóle tutaj otworzyć, skoro nie ma żadnych innych niby wejść. A nic, może później się jakoś dowiemy. Tu most i most. Górna elewacja, bip.
tym lepiej nie chodzić. Trochę żre. Tychlownik, to chyba na dół muszę po prostu zejść. No to czas na przejażdżkę windą. Niezbyt ciekawe i zachęcające to odgłosy na dole. Co nic nie powiecie? Właśnie odkryliśmy, skąd się wzięli maruderzy i że to w sumie wasze miasteczko było testowane, a wy milczycie? To tacy rozgadani. Pierwotna zaraza, pierwotna miazma. Jedziemy z tym koksem. Co czekać? Jedziesz! Boom! Ładnie! Już kogoś dopadły. Okej, okay, tam coś jest, a tu? Tam w ogóle mamy pójść. Ale pozwiedzajmy. Nie wiadomo, co się gdzie trafi. Trafiłem, pusty kosz. Wysypisko śmieci. Chyba stąd tamten koleś pisał. O matka. Ale coś znaleźliśmy. Dziennik przetwarzania odpadów. Dzień pierwszy. Pierwszy dzień w nowej pracy. Wierzyć mi się nie chce. Nie posiadam się z radości. To niesamowite zaskoczenie zostać nagle mianowanym głównym przetwórcą odpadów. Byłoby miło, gdyby ktoś mi pokazał, co mam robić, ale najwyraźniej w ubiegłym tygodniu mój poprzednik wpadł do sypu. Zadecydowałem sobie, żeby nie powtórzyć jego błędu. Dzień drugi. Zaczynam od przeczytania całej dokumentacji zgniotacza odpadów, czyli zarząd kosmoluba, że ja, skromny chemik, nadaję się do tak wyniosłych zadań, to dam z siebie wszystko. Niestety instrukcja obsługi zgniotacza jest cała zakrwawiona, więc trudno ją zrozumieć. Pewnie po tym pierwszym, co do niego wpadł. Dzień trzeci. Zgniatacz zaczął dzisiaj wydawać dziwne odgłosy. Myślałem, że to usterka w komorze ugniatającej, więc większość popołudnia spędziłem na studiowaniu instrukcji. Okazało się, że pszczur wpadł do leja. Dzień piąty. Wyłącznik awaryjny nie działa. Dzień ósmy. Bolą mnie ręce i plecy i... Zobaczymy... Tak, ramiona też. Cały jestem obolały. Myślałem, że z biegiem czasu będzie łatwiej. Wygląda to, że nie jestem przystosowany do fizycznej pracy. Poważnie zastanawiam się nad sięgnięciem po drobne dawki Adrena Czasu. Może kiedy poradzą sobie z efektami ubocznymi, zakładając, że ci kretyni z laboratorium pump przestaną się w końcu droczyć i wezmą się do roboty. Dzień 19. Co ja tu w ogóle robię? Jestem chemikiem, na miłość, prawda? Nie mam pojęcia, jak to wszystko działa, aż dziw bierze, że nie urwało mi rąk. Nie żeby ktoś to zauważył, skoro siedzę tu sam jak palec. Dzień 33. Nie wiem, po co w ogóle prowadzą ten dziennik. I tak nikt tego nie przeczyta. Po co to komu? Kto będzie czytał moje wynurzenia na papierze? Mogliby przynajmniej udawać, że nie mają mnie w poważaniu i dać elektroniczny dziennik. Co za pszczurze gówno. Dzień 52. Dzisiaj zgniotłem truchu marudera w malutką mięsną kostkę. Chciałem zobaczyć, jak będzie wyglądać. Powinienem czuć obrzydzenie, ale kiedy ujrzałem rezultaty, nie poczułem nic. Dzień 76. Czy ja mam jakoś konserwować tę machinę, smarować ją albo coś? Dzień 100. Jest jubileusz. Dzień 101. Zacząłem dla zabawy zrzucać pszczurami do leja zgniatacza. Przyznaję sobie dodatkowe punkty za te żywe
Co się ze mną stało? Dzień 140. Ciekawe, co by było, gdybym wrzucił modliszankę do sypu. Ciekawe, jakby wyglądała zgnieciona w malutką kostkę. Dzień 183. Dostałem wiadomość z kopalni, że mam przyjść posprzątać po jakimś wypadku na torach. Musiałem tam zejść tylko po to, żeby im powiedzieć, że nie zajmują się płynami. Debile. Dzień 211. Najbardziej upokarzający dzień mojego życia. Zbieram najbardziej niebezpieczne odpady, jakie wpadą mi w ręce i szykuję je na Clarensa. Muszę się tylko dowiedzieć, gdzie on siedzi. Dzień 231, a gdybym się tak rzucił do środka, na prawo, to musi być ból. Wyobrażam sobie, jak moje ciało by się powolutko miażdżyło na posokę, mięso i kawałki kości. Dzień 269, ekipa górnicza dalej nęka mnie, żebym posprzątał po ich malutkim wypadku. Jakbym miał mało własnych śmieci. Płyny ustrojowe to nie moja działka. Płyny wyciekające ze zgniecionej materii organicznej to insza inszość. Dzień 275, odpuszczam sobie ten dziennik. Wszystko sobie odpuszczam. Niech sterta śmieci sobie rośnie. W końcu wysypie się do kanionu i zaleje wszystko wokół. Mogę sobie pomarzyć. Czyli zgaduję, że poprzednik wcale mógł nie ulec wypadkowi, tylko po prostu też skoczył do środka, żeby sprawdzić, jak to jest. Tell me about the production of Adrenatime, Dr. Ambrose. I hear Compound X is a unique challenge to work with. It's temperamental. It must be refined under tightly controlled circumstances at tremendously low temperatures. Do you compound it with anything else? Tell me more about your refining process. Our audience is conversant in the sciences, very detail-oriented, so don't be afraid to get technical. Last time I met you, you spoke like a groundbreaker Bildersprat. Why the sudden airs? And such specific questions. Does your minder know what you're up to? Does he suspect you're a spy? Pardon me. Te niezłe pogaduszki. Papierosy luksusowe, kurde, skąd on to wziął? Ze śmieci? Podejrzane. Dobra. Co dalej? Nic tu ciekawego nie widać. I boom. Dobra jest. Bijcie go. Szkoda amunicji. O, super, odkryto lokalizację do szybkiej podróży do Nalwacja Laboratorium PUM. Spoko. Coś tam łazi. Jakieś wejście? Przejście? Zablokowane. Dobra, to idziemy na dół. Drużyna, wskakiwać na pokład.
mega pierwotna. O kurde. Idź. Idziemy. Nie ma co czekać. Kombinować niepotrzebnie. Dawaj. Tak nie. Elegancko. Coś tam sobie zeżar wcześniej najwyraźniej. Au. To trzeba i tak podejść i zobaczyć. No wyjścia, nie odpuszczę pojemnika. O, myślałem, że coś ciekawszego będzie. Au. Gryzie. Ciapnij sobie. Dowódca spółki. Zaraz, chwila, moment. Czy ja przypadkiem już takiego nie znalazłem? Co się nazywało dowódca spółki? To ile ta spółka miała dowódców? Pali? To nie stójcie w tym. Co za agenci. Tutaj wyczyszczone. No jest. Niesamowite przygody Archibalda Axelrioda, Supertrapiciela oraz Kolos pod powierzchnią Tartaru, numer 4 z 4. Kultowy komiks. Tak. Na grzbiecie zeszytu ktoś napisał długopisem słowo przyjacielu. Ledwie wyrwawszy się ze szponów nikczemnego Buffa Hardmana, ranny bohater boryka się z sercowymi rozterkami, uszkodzonym PS i brakiem czasu na odpoczynek, ponieważ starożytny kolos drzemiący pod powierzchnią więziennej planety Tartar budzi się ze snu, miotany odwiecznym łaknieniem tysięcy ludzkich ciał. Podczas gdy kolos burzy zakład karny o zaostrzonym rygorze, odwieczny wróg Excelsiora Hardman powraca, by nękać naszego bohatera. Archibald musi stawić czoła dwóm piekielnym przeciwnikom, zanim strumienie lawy pochłoną całą planetę. Los Excelsiora maluje się niewyraźnie, lecz przypadkowe uderzenie pioruna budzi PS do życia i daje supertępicielowi siły do walki. Gdy nasz wąsaty bohater zdoła pokonać olbrzyma i raz na zawsze ukoić złamane serce? Dysk Beardy Sharp. Cześć, doktorze Kim. Mam nadzieję, że w wąwodzie utylizacji odpadów w laboratorium PUM wszystko gra. Wiem, że te śmieci i doły z toksycznym szlamem trochę cuchną, a więc chciałam się upewnić, że wszystko jest w porządku. Na polecenie Virgila przygotowałam nowy harmonogram opisujący dalszą część cyklu produkcyjnego paczki. Zauważ, że twoje paliwo napędowe blokuje Virgilowi kończenie metalowej obudowej paczki. Ojej. Może znalazłbyś czas, żeby mnie odwiedzić, to umówilibyśmy terminarz w cztery oczy. Siedzę w małym gabinecie zaraz za wyjściem z WIA na ostatnim piętrze. Nie da się go przegapić. Daj znać, służę pomocą na wspaniały wąs Excelsiora Beardy Sharp. Okej. No dobrze, większą część zadania mamy z głowy. Została nam tak naprawdę już tylko jedna. Tutaj ta wskazówka.
pomału, powoli zbadamy całą tutaj tą asteroidę. Szkoda, że tutaj zablokowany. Że podróż szybka możliwa. Dobre i to. Dobre i to, nie ma co narzekać. Teraz trzeba to będzie wrócić i postarać się gdzieś dostać albo tutaj, no jedno z dwóch. Może by tak właśnie zejść na dół, sprawdzić ten rozbity holownik. I tutaj właśnie gdzieś coś ludzie się na dole jeszcze kręcili, też by można z nimi było sobie uciąć pogawędkę, ale to już w następnym odcinku, na który oczywiście serdecznie zapraszam.